Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 22, wiersz 41. Czytając Ewangelię Mateusza, starajmy się odpowiadać na pytanie, czego Jezus próbuje nas nauczyć, abyśmy mogli to czynić w naszym życiu. Uczymy się z Jego słów, uczymy się z Jego życia, Jego działania. Uczymy się również z okoliczności, w których znaleźli się Jego uczniowie. I w pośród tych okoliczności Jezus ich czegoś uczy. Uczymy się również, słuchając, jak Jezus odpowiada na pytania, Jego zależność od Boga Ojca, aby dać właściwą odpowiedź, nie wdając się w jakieś skomplikowane tłumaczenia. Często, kiedy ludzie nam zadają pytania, sięgamy do bardzo skomplikowanych argumentów, a Jezus często odpowiadał, opowiadając krótką historię, albo dawał krótką odpowiedź. I to jest najlepsza z odpowiedzi. Tutaj mamy sytuację, gdy faryzeusze się zebrali i Jezus zadał im pytanie. Wy zadajecie mi tyle pytań, teraz ja wam zadam pytanie. Co sądzicie o Mesjaszu? Chrystus znaczy Mesjasz. Żydzi oczekiwali przyjścia Mesjasza. Jezus pyta, czyim on jest synem? I oni wiedzieli na podstawie Pisma, że jest synem Dawida. A Jezus ich pyta, jakże więc Dawid w duchu nazywa go Panem? Mówiąc, powiedział Pan Panu memu. To jest cytat z Psalmu 110, wiersz 1. Pan powiedział memu Panu, siądź po mojej prawicy, aż położę Twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod Twoje stopy. Pan powiedział memu Panu. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, to jakże może być jego synem? Oni nie znali na to odpowiedzi. Nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa. Od tego też dnia nikt nie śmiał go więcej pytać. Uciszył ich zupełnie. Bóg zna odpowiedź na każde pytanie. Im lepsza nasza relacja z Bogiem, tym lepiej my będziemy w stanie odpowiedzieć na pytania. Pamiętam, jako młody chrześcijanin, tuż po swoim nawróceniu, nie znałem odpowiedzi na wiele pytań dotyczących Pisma Świętego. Dzisiaj wiem dużo więcej. Nie wszystko, ale dużo więcej. Po tym, jak studiowałem Słowo, nie tylko studiowałem, ale starałem się żyć w świetle tego Słowa przed Bogiem i starałem się Boga poznać lepiej. Słowo Boże stawało się coraz wyraźniejsze i znajdowałem w nim odpowiedzi na wiele, wiele pytań, na które wcześniej nie mogłem znaleźć odpowiedzi. W Bożym Słowie nie ma żadnych sprzeczności. Po 53 latach studiowania Go mogę to stwierdzić z całą pewnością. Nie ma w Nim żadnych sprzeczności. To, co wydaje się sprzecznością, wynika z braku naszego zrozumienia. Jest odpowiedź na wszystko, co wydaje się być sprzecznością w Piśmie Świętym. I także tam znajdziemy odpowiedzi na wszystkie życiowe problemy. Nie mogę powiedzieć, że znalazłem wszystkie odpowiedzi, ale mogę powiedzieć, że znalazłem wiele odpowiedzi, których nie znałem 50 lat temu. Więc nie odrzucaj niczego tylko dlatego, że nie umiesz odpowiedzieć na jakieś pytania, które się rodzą. Miej na tyle pokory, by przyznać, że jeszcze nie znasz odpowiedzi. To tak jak dziecko, które poznaje matematykę w szkole. Kiedy jest w drugiej klasie szkoły podstawowej, to jeszcze nie zna algebry ani geometrii i może myśleć, że one nawet nie są częścią matematyki. 2 dodać 2 równa się 4, 2 razy 3 równa się 6. Algebra i geometria nie mają z tym nic wspólnego. Tak może szczerze myśleć, ponieważ jest dopiero w drugiej klasie. Ale gdy już dojdzie do 8 klasy i już zapoznał się z algebrą i geometrią, przekonuje się, że one także są częścią matematyki i widzi ich zasadność. Ale co z rachunkiem różniczkowym? To jakaś głupota. Ale poczekaj, aż pójdzie do gimnazjum i wtedy też to zrozumie. To, co może ci się wydawać głupstwem, za 4-5 lat chodzenia z Bogiem, możesz zobaczyć w tym prawdę. Więc dobrze jest, kiedy jeszcze jesteśmy młodzi w wierze,
przyznać, że wielu rzeczy nie wiemy. Nie wzrosłem jeszcze w duchowym zrozumieniu do poziomu zrozumienia wszystkiego, ale w tym musi być jakaś prawda. Mówię o sytuacjach, gdy czytasz w piśmie coś, czego nie rozumiesz. Coś, co może ci się wydawać jakąś sprzecznością. Nie bądź arogancki i nazywaj tego sprzecznością, tylko dlatego, że nie umiesz tego wyjaśnić. Jesteś jeszcze niedojrzały. Być może jesteś nadal jeszcze w przedszkolu i dlatego nie możesz tego wyjaśnić. Ktoś, kto jest już dojrzały, chodzi długo z Bogiem, rozumie to i mógłby to wyjaśnić. Ale dumni ludzie nie akceptują tego typu wyjaśnienia. Uważają, że są inteligentni, rozumieją matematykę, fizykę, nauki ścisłe, więc tak samo powinni rozumieć Biblię. Ale Bóg ukrył wiele rzeczy przed mądrymi, inteligentnymi. Objawia je ludziom pokornym. Pamiętajmy o tym. Jeśli to zrozumiemy, Jezus uciszy nas, tak jak uciszył faryzeuszy. Mateusza 23, wiersz 1. Wtedy Jezus powiedział do tłumów i do swoich uczniów. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i przestrzegajcie wszystkiego, co nakazują wam przestrzegać. Ale według ich uczynków nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. To jest definicja hipokryzji. Obłudnik naucza czegoś, czego sam nie czyni. Mówią, ale nie czynią. To jest przeciwieństwem Dziejów Apostolskich 1:1, gdzie czytamy o Jezusie, że czynił i nauczał. Porównaj tamten fragment z Mateusza 23:3. Mówią, ale nie czynią. Natomiast Jezus czynił, a następnie nauczał. I wszyscy jesteśmy po jednej albo po drugiej stronie. Jeśli jesteś chrześcijaninem i głosisz o wielu rzeczach, których sam nie czynisz, albo najpierw coś czynisz, a potem na ten temat głosisz. W jednym przypadku jesteś faryzeuszem, a w drugim przypadku naśladujesz Chrystusa. Dzisiaj w Kościele jest wielu duchowych spadkobierców faryzeuszów. Miliony, którzy głoszą wiele rzeczy z kazalnicy, ale ich sami nie czynią. A jest bardzo niewielu tych, którzy naśladują Chrystusa, którzy najpierw czynią, a dopiero później to głoszą. Którzy postanawiają nie nauczać niczego, czego sami nie robią, albo czego nie starają się czynić. Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę, to to, że faryzeusze posiadali pewne pozytywne cechy. I widzimy to w tym rozdziale. Nie wszystko, co dotyczyło faryzeuszów, było złe. Posiadali pewne dobre cechy. Po pierwsze, Jezus mówi, wszystko, czego was nauczają, to czyńcie. Jezus nie powiedziałby tego o świadkach Jehowy, o adwentystach dnia siódmego, czy rzymskich katolikach, że wszystko, czego nauczają, jest właściwe i że możemy to czynić. Tak nie jest. Twierdzenie, że przestrzeganie szabatu jest drogą zbawienia, jest błędne. Nauczać, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem, tak jak nauczają świadkowie Jehowy, to jest wielki błąd. Nauczać, że Maria jest drugim pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, jest wielkim błędem. A więc Jezus nie powiedziałby o tych religijnych grupach, cokolwiek was nauczają, to czyńcie. Nie powiedziałby tego też o liberalnych chrześcijanach, ale powiedziałby to o ewangelicznych chrześcijanach. Mają właściwą doktrynę, ale nadal mogą być jak faryzeusze, ponieważ faryzeusze posiadali właściwą doktrynę. A więc tutaj widzimy dobrą cechę faryzeuszy. Posiadali właściwą doktrynę. Drugą dobrą cechą, którą Jezus wymienia w 25 wierszu, jest oczyszczanie przez nich tego, co na zewnątrz. Choć i w tym był element obłudy, ponieważ wewnątrz było pełno zdzierstwa i niepowściągliwości. Ale trzeba im przyznać, że na zewnątrz dobrze czyścili. Jezus wydał im świadectwo,
że na zewnątrz przestrzegają prawa. Czynicie wszystko, co prawo wymaga w kwestiach zewnętrznych. A więc mamy tutaj dwie cechy pozytywne, które Jezus wymienia. Po pierwsze, posiadali dobrą naukę, doktrynę, wiersz drugi i trzeci. I po drugie, ich zewnętrzne życie było sprawiedliwe, prawe, wiersz 25. I większość chrześcijan, których spotkałem, i mówię tutaj o ewangelicznych chrześcijanach, chlubią się tymi dwoma rzeczami. Posiadam zdrową naukę i moje zewnętrzne życie jest czyste. To kwalifikuje cię na dobrego faryzeusza. A do nich Jezus powiedział, że jesteście plemieniem żmijowym i nie unikniecie ognia piekielnego. Czy wierzycie, że Jezus mógłby dzisiaj przyjść do wielu ewangelicznych społeczności i powiedzieć podobne słowa do tych, którzy trzymają się zdrowej nauki i których zewnętrzne życie jest czyste? Czy zrozumieliście Pismo? Ale czego szuka Jezus? Wewnętrznego życia. Czy twoje wewnętrzne życie jest czyste? Wnętrze kielicha. Czy tam jest czystość? Wtedy Jezus tego szukał i dzisiaj szuka tego samego. Więc nie chlubmy się właściwą doktryną i naszym właściwym zewnętrznym życiem. To nie jest najważniejsze. Nie bądźmy też jak saduceusze, którzy reprezentują liberalnych chrześcijan. To, że jesteśmy bardziej podobni do faryzeuszów, nie czyni nas prawdziwymi chrześcijanami, podobnymi do Chrystusa, jeśli nie dbamy o nasze wewnętrzne życie. W tym leży różnica między chrześcijaninem a faryzeuszem. Chrześcijanin ma nie tylko właściwą naukę i zewnętrzne czyste życie, ale również wewnętrzne czyste życie. To jest wielka różnica. Tak odróżniamy faryzeusza od prawdziwego ucznia Jezusa. I możesz samego siebie zapytać, kim jesteś. Oni nauczają, ale nie czynią. I to jest znamieniem legalistów, szczególnie legalistycznych kaznodziejów. A jest ich miliony na tym świecie. Mateusza 23:4. Wiążą ciężkie brzemiona. To znaczy, że głoszą bardzo wysokie standardy i mówią ludziom, że tak mają postępować. Kładą je na barki ludzi, lecz sami nie chcą ich ruszyć nawet palcem. Jest wielu ludzi, którzy głoszą dawanie dziesięciny, a sami nigdy nie dają dziesięciny. Wiecie o tym? Sami nie dają dziesięciny, a innym nakazują, by dawali dziesięcinę. Totalni hipokryci, ponieważ sami nie płacą dziesięciny. Ja nie wierzę osobiście, że dziesięcina jest częścią nauczania Nowego Testamentu, ale że została obalona razem ze wszystkim, co należało do prawa. Dzisiaj nie dajemy 10% z naszych dochodów, ale dajemy tyle, ile z radością możemy dać, zgodnie z drugim listem do Koryntian 9:7. To jest nauczanie Nowego Przymierza, ale jest miliony kaznodziejów, którzy nauczają ludzi, by dawali dziesięcinę, a sami tego nie robią. Zadaj sam sobie pytanie. Jeśli jesteś gorliwy w mówieniu innym, by dawali dziesięcinę, czy sam oddajesz 10% ze wszystkiego Bogu, ze wszystkiego, co zarabiasz? Nawet jeśli to czynisz, to zachowujesz prawo. A ja nie głoszę prawa i nigdy mnie tym prawem nie zwiążesz. Możesz zniewolić nieświadomych chrześcijan, którzy nie znają Nowego Przymierza i ich możesz związać swoimi prawami, ale ja znam moją Biblię i rozumiem, co jest częścią Nowego Przymierza. Czytamy tutaj, że nakładają na ludzi ciężkie ciężary, brzemiona, a sami nie chcą ich ruszyć nawet palcem, co znaczy, że sami tego nie czynią, a na innych nakładają nierealistyczne oczekiwania. Pamiętam, jak byłem raz na takim obozie młodzieżowym i tam był ze mną inny kaznodzieja, który był takim legalistą i obłudnikiem. I obaj tam głosiliśmy. I on głosił, że nie tylko mamy dawać dziesięcinę,
ale także musimy dawać dziesięcinę z naszego czasu. 2,5 godziny dziennie musi być oddane Panu na osobistą społeczność z Nim. To był człowiek, który nawet nie dawał dziesięciny ze swoich dochodów. Był bardzo bogatym lekarzem i z pewnością nie poświęcał dziesiątej części każdego dnia dla Boga. Kiedy on to powiedział, ja się nie odezwałem, chociaż się z tym nie zgadzałem. Nie chciałem go w żaden sposób poniżyć, ponieważ był drugim kaznodzieją, który razem ze mną głosił. Więc cicho siedziałem, ale ci uczniowie tam byli inteligentni. I kiedy przyszła pora na zadawanie pytań, jeden z nich zapytał, chciałbym, żeby brat Zak odpowiedział na to pytanie. Czy zgadzasz się z tym, co powiedział drugi mówca, że mamy oddawać Bogu dziesięcinę z naszego czasu? No, już wtedy nie miałem wyjścia. Powiedziałem, że się z tym nie zgadzam. Nie znajduję żadnego takiego wiersza w piśmie. I odwróciłem się do drugiego mówcy i mówię, bracie, czy ty spędzasz 2,5 godziny dziennie z Bogiem? I ze wstydem przyznał, nie, bracie, nie spędzam. Musiałem go obnażyć ze względu na tych biednych ludzi, na których kładł ciężkie brzemiona, sam nie chcąc ich ruszyć małym palcem. O to mi chodzi, że jest wielu takich kaznodziejów. Nie pozwól nikomu nakładać na siebie brzemion. Brzemię Jezusa jest lekkie, a Jego jarzmo jest przyjemne. Jeśli jesteś obciążony i obarczony, to dlatego, że pozwoliłeś, aby obłudnicy nałożyli na ciebie swoje ciężary, a oni nawet palcem nie kiwną. Wszystkie swoje uczynki spełniają, żeby ludzie ich widzieli. Poszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle swoich płaszczy. Wszystko, co robią, robią na pokaz dla ludzi. Kiedy robimy coś, aby ludzie nas widzieli, jesteśmy jak faryzeusze. Mamy żyć nasze życie przed Bogiem. To nie znaczy, że ludzie nie będą nas obserwować. Nic na to nie poradzimy. Ale nie robimy tego, co robimy, po to, żeby nas widzieli. O to chodzi. Nic nie poradzimy na to, że ludzie zobaczą nasze dobre uczynki. Ale nie wykonujemy tych dobrych uczynków, żeby ludzie nas chwalili. Napisałem taką krótką książkę, zatytułowaną 50 cech faryzeuszy. I to jest takie interesujące studium, by przyjrzeć się charakterystycznym cechom faryzeuszy. Bardzo oświecające. Przyniosło mi wielką korzyść. Co Nowy Testament ma do powiedzenia na temat faryzeuszy? I w ten sposób powstała ta książka. Wiele z tych cech charakterystycznych znajduje się w tym właśnie rozdziale. Nakładają na ludzi ciężkie brzemiona, a sami nie ruszą ich palcem. Robią rzeczy na pokaz, aby ludzie ich widzieli. Wiersz 6. Kochają pierwsze miejsca na ucztach, pierwsze krzesła w synagogach. Ludzie, którzy szukają szacunku, pierwszych krzeseł w synagogach, chcą być rozpoznani jako starsi, jako pastorzy. Zawsze chcą siedzieć na podwyższeniu. Czy to mówi coś na twój temat? Jezus mówi, idź i zajmij ostatnie miejsce. Gdzie są chrześcijańscy przywódcy, którzy są tym słowom posłuszni? Prawie wszyscy chrześcijańscy przywódcy chcą tytułów i chcą siedzieć na podwyższeniu, być szanowani przez innych. Kochają pierwsze krzesła w synagogach. I to trzeba przenieść na grunt kościołów. To są faryzeusze. Kochają pozdrowienia na rynkach, aby ludzie ich nazywali rabbi. Lubią, jak ludzie ich pozdrawiają. Szukają uznania. Wszystko, co robią, to czynią dla ludzkiej chwały. Pierwsze krzesła w synagogach, pozdrowienia na rynkach, chwała, posiadanie atrakcyjnych tytułów, religijnych tytułów dla chwały. To jest ich motywacja, a Bóg to wszystko widzi. Dla Boga nie ma znaczenia, gdzie ty siądziesz, ale dla Niego jest ważna twoja motywacja.
Jeśli Twoją motywacją jest chęć przekazania poselstwa i najlepszym miejscem do tego jest bycie z przodu w zborze, to wszystko jest w porządku. Staniesz na jakimś podwyższeniu, żeby wszyscy Cię widzieli, nie ma w tym żadnego problemu. Ale jeśli stajesz tam dlatego, że szukasz chwały dla siebie, to jest zupełnie inny powód. Bóg patrzy na nasze motywacje, na nasze serca. Ludzie patrzą na to, co jest na zewnątrz. A Jezus mówi, wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi. Jeden bowiem jest wasz mistrz. Wy wszyscy jesteście braćmi. Jezus dał nam jeden tytuł, bracia. A czy zdajemy sobie z tego sprawę, jak to wielki tytuł być nazywanym bratem w Nowym Przymierzu? Kiedy ktoś nazywa mnie bratem, a ja kogoś nazywam bratem, mówimy o sobie jak o młodszych braciach Jezusa Chrystusa, który jest naszym starszym bratem, zgodnie z listem do Rzymian 8:29. On jest pierworodnym w pośród wielu braci. Dlatego brat to najwyższy tytuł, jaki możemy sobie dać. To oznacza młodszy brat Jezusa Chrystusa. Więc Jezus mówi, że wszyscy jesteśmy braćmi. I nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcem, bo jeden jest wasz ojciec w niebie. Niektórzy ludzie nazywają innych ojcze. Jezus mówi, nie róbcie tego. Ale ktoś może być czyimś duchowym ojcem, chociaż nie nazywamy go ojcem. Paweł mówi do Koryntian, możecie mieć 10 000 nauczycieli, ale nie macie wielu ojców, ale ja stałem się waszym ojcem przez Ewangelię. 1 Koryntian 4 rozdział, wiersz 15. W drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, w drugim wierszu, zwraca się do niego jak do umiłowanego syna, natchniony przez Ducha Świętego. Paweł nie pozwalał, żeby ludzie tytułowali go Ojcze Pawle. Był apostołem, ale był także bratem. Bratem w Chrystusie. Jezus mówi, nie nazywajcie nikogo na ziemi ojcem. Nie nazywajcie ludzi przywódcami. Macie jednego przywódcę. To jest Chrystusa. Największy wśród was ma być waszym sługą. Czy bierzemy na poważnie te wszystkie słowa Jezusa? Czy je ignorujemy? Większość chrześcijan je ignoruje. A, to nie jest ważne, mówią. Co nie jest ważne? Które ze słów Jezusa możemy nazwać nieważnymi? Jezus mówi, jeśli mnie miłujecie, będziecie przestrzegać moich przykazań. Nie pozwalaj się nazywać liderem, ojcem, nauczycielem. Możesz wykonywać te funkcje. Możesz być nauczycielem Bożego Słowa, możesz być duchowym ojcem i możesz być przywódcą, ale zawsze musisz mieć postawę brata i sługi. Największy z was będzie waszym sługą. Tak to ma wyglądać w naszym chrześcijańskim życiu. Prawdziwy przywódca będzie sługą wszystkich, a więc widzimy tutaj dwa tytuły, które Bóg nam daje. Brat, wiersz 8, i sługa. I wszyscy musimy być bratem i sługą w naszych relacjach z innymi ludźmi. Musimy być braćmi i sługami. Nie możemy przyjmować tytułu, który wynosi nas ponad innych braci. Możemy wykonywać funkcję, która będzie najważniejsza, tak jak apostołowie albo prorocy. Możesz być nauczycielem, ale nadal jesteś bratem. Popatrzcie na apostoła Jana, który był wielkim apostołem. I zobaczmy, jak on o sobie mówi. W Księdze Objawienia, w pierwszym rozdziale, wiersz 9. Ja, Jan, wasz brat, 95-letni starzec, służył Bogu przez 65 lat czy więcej. I na końcu tego wszystkiego nazywa się bratem i dalej sługą. Takimi byli ci wielcy apostołowie. Te tytuły nie mają żadnego znaczenia, ale Jezus mówi o tym, że one wywyższają ludzi. Mateusza 23:12. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.
Ja wiem, że to nie są najważniejsze przykazania w Piśmie. Kochaj Boga z całego serca i bliźniego jak siebie samego. Ale nawet jeśli zlekceważymy mniejsze przykazania, będziemy nazwani najmniejszymi w Królestwie Niebios. Próbujemy zrozumieć wszystko, czego nauczał Jezus. Nie 90% z tego, co Jezus nauczał. Idźcie na cały świat. Czyńcie ludzi uczniami. Chrzcicie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i nauczajcie ich czynić wszystko, co wam przykazałem. Każdą jedną rzecz. To bardzo ważne. Spójrzmy na chrześcijaństwo dzisiaj, gdzie różni przywódcy chrześcijańscy przyjmują specjalne tytuły. Czy to jest Boża wola? Ja nie zamierzam ich sądzić, ale chcę, żebyście to porównali z tym, co mówi Boże Słowo. Ktokolwiek się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. I widzimy, że Jezus rozpoczyna ten rozdział od skrytykowania faryzeuszów. I dalej mówi, biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze. Obłudnicy, bo zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi. Sami bowiem tam nie wchodzicie, ani nie pozwalacie innym wejść. Jezus przemawiał jak prorok, a kiedy mówi prorok, wielu ludzi się zraża. Ale prorok pokazuje drogę do Bożego Królestwa. Jezus mówi, wy, faryzeusze, sami nie wchodzicie do Królestwa Niebios, jeszcze zamykacie je przed innymi, którzy chcieliby wejść. W jaki sposób oni to robią? Przez swoje legalistyczne zasady i regulacje, nakładając na ludzi ciężkie brzemiona, zamiast wskazać im na prawdziwą drogę do Bożego Królestwa. Musimy to i dzisiaj właściwie rozumieć. Legalista, chociaż może wydawać się bardzo sprawiedliwy, w rzeczywistości zamyka drzwi do Bożego Królestwa. Ludzie, którzy wszystko analizują i powiększają to, co Bóg uczynił małym. Tak jak mówiłem o szabacie, faryzeusze powiększali szabat bardziej niż Bóg. I w ten sposób zamykali królestwo dla ludzi, którzy chcieli do niego wejść. O tym Jezus tutaj mówi, że sami nie wchodzą i jeszcze innych powstrzymują. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy. Pożeracie domy wdów i dla pozoru odprawiacie długie modlitwy. Dlatego otrzymacie surowszy wyrok. Kolejna rzecz, którą się zajmowali. Wyciskali ostatnie pieniądze z biednych wdów. A potem, aby uspokoić swoje sumienie, przychodzili do synagogi i odmawiali długie modlitwy, aby w jakiś sposób zatuszować swoją niesprawiedliwość w kwestiach finansowych, bo wyciągali ostatni grosz z wdów czy innych biednych ludzi. Bóg to wszystko widzi i tego typu rzeczy dzieją się także dzisiaj. Te wszystkie rzeczy i wiele innych. Czytając ten 23 rozdział, widzimy, czego Jezus nauczał i wiele rzeczy, od których chce nas uwolnić. Jeśli Go naprawdę kochasz, będziesz przestrzegał Jego przykazań. Będziemy kontynuowali w kolejnym odcinku.